Dzień doberek. Kochani, to, co dzisiaj chcę Ci powiedzieć i powiem jeszcze przez kolejne 2 dni albo 3, to jest coś niesamowitego. Naprawdę. Nie umiem się cieszyć, ponieważ mój śmiech przerodził się w płacz. Ja po prostu popłakałam się. I to tak, że wyglądam teraz, jakbym płakała z 3 dni. Ale ja tak się popłakałam z radości i z wdzięczności, że po prostu moje oczy są tak małe, żebyś teraz mnie zobaczył albo zobaczyła, to byś pomyślała, że coś się stało. Ale ja jestem tak ogromnie wdzięczna Bogu za to, co sprawił w moim życiu, co się dzisiaj wydarzyło, że to jest niesamowite. Po prostu to jest niesamowite. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak. Moje podcasty ukazują się codziennie o 6 rano. Możecie ich słuchać na aplikacjach do słuchania podcastu i podcastów takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor. Możecie ich też słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów. Przepraszam. Widzicie, ja już gadam głupot. Na YouTubie. Na kanale Ludzie Sukcesu i tutaj jeszcze na Apple Podcast. Chciałam powiedzieć, że słowo miłości na dziś. Tak, ja dostałam to w sercu w grudniu jeszcze, że będę to nagrywać. Mam nagrać na cały rok, więc dzisiaj jest 15 to słuchasz. I jeszcze mi zostało tyle czasu, ale ja wiem, że to przyniesie niesamowite owoce. Po prostu, bo ja sieję miłość do Twojego serca, sieję miłość do serca ludzi, którzy tego potrzebują. I chcę Ci powiedzieć jedno. Chcę Ci powiedzieć, że jeżeli nie wierzysz w Boga, albo jeżeli znasz... Nie, może jeżeli nie wierzysz w Boga, tylko wiesz, że istnieje, to ja Cię zachęcam do tego, żebyś Go poznał osobiście i żebyś Go poznała. Dlatego, że Bóg, moi drodzy, jest żywy. To nie jest jakiś posąg, to nie jest jakiś obrazek, to nie jest wiszący na krzyżu ze spuszczoną głową Jezus. To jest żywy, prawdziwy Bóg, który mieszka w Tobie i który przechadza się koło Ciebie i jest. I On zmienia życie ludzi. Zmienił moje życie, kiedy Go poznałam 2 lata temu. Zmienia tysiące, miliony żyć ludzkich. I Jego miłość jest tak niesamowita, że Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy. Ta miłość, tej miłości nie można porównać do żadnej miłości, którą znasz tutaj ziemską. To nie możesz porównać do tego, jak kochasz swoje dziecko. I nie możesz porównać do tego, jak kochasz bliską Ci osobę, czyli żonę, męża, partnera, partnerkę. Nie ma takiej miłości. To jest coś, czego nie da się opisać słowami. I mówią, że niektórzy mówią, że Bóg nie istnieje, albo że tak, wierzą w Boga. I wtedy pytam się, dobrze, to jak wierzysz, to czego znasz? Dlatego, że ja też wierzyłam tyle lat. Modliłam się czasami do Niego. Czasami czytałam Biblię, ale nie rozumiałam jej. Ale kiedy przyszedł taki okres w moim życiu, gdzie naprawdę byłam totalnie na dnie, czytałam Biblię prawie codziennie. Codziennie dziękowałam, choć nic nie miałam. Minęło tyle lat. Znaczy, może nie tyle, bo tam 5, 4 czy 6. Już nie pamiętam. To, kim dzisiaj jestem, to jestem tylko dzięki temu, że On mnie nie zostawił właśnie wtedy. Jeszcze wtedy Go tak nie znałam. Dopiero Go poznawałam. 2 lata temu się nawróciłam. Zostałam chrześcijanką, chrzciłam się. I to, jak On wywrócił moje życie do góry nogami i jak cudownie zmienia i działa cuda w moim życiu, to jest niewyobrażalnie piękne. Tyle chcę Ci powiedzieć. Naprawdę. I nie ma, chcę Ci powiedzieć, nie ma wyjścia. Dla Boga nie ma wyjścia z Twojej sytuacji. Nie ma takiej przeszkody, której nie mógł pokonać. Nie ma takiego urzędu, sądu, w którym... Jeżeli Ty jesteś sprawiedliwy wobec Boga i masz
czyste, otwarte serce, to dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Rozumiesz? Nie ma rzeczy niemożliwych. On stworzył ten świat, stworzył wszystko, co na tym świecie jest i ma władzę nad tym, co tu się dzieje. Ma władzę i ktoś by teraz mi powiedział, nie będziemy dzisiaj tego zgłębiać, że takie rzeczy się dzieją i czemu ona to pozwala. Nie będę tego zgłębiać, bo to jest dłuższy temat, kiedyś o tym opowiem, na pewno w tym roku. Ale chcę Ci powiedzieć, że On szuka swoich dzieci po całym świecie i chce im pomóc, bo jest napisane, że Jezus powiedział, że dam Wam życie, moje owce będą miały życie i będą mi miały w obfitości. Rozumiesz, co to znaczy? Jeżeli Ty oddajesz życie Jezusowi, jeżeli oddajesz życie Bogu, to On wie, co jest dla Ciebie najlepsze i On zmienia całkowicie Twoje życie. Wszystkie Twoje kłopoty, gdzieś stare rzeczy, one zaczynają się prostować. Zaczynasz poznawać innych ludzi, zaczynają zmieniać się okoliczności, może praca, może firma, może wyjazd. To jest tak niesamowite. Ja Cię zachęcam do tego z całego serca. Może teraz pomyślisz, że jestem jakaś nawiedzona. Myśl, co chcesz. Ale kiedy Ty go poznasz, to sam będziesz wiedział i będziesz wiedziała, że już nie chcesz wracać do tego, co było. Dlatego, że z Nim, bez względu na to, gdzie jesteś, masz taką siłę, daje Ci taką siłę Bóg i taką odwagę, przynajmniej mi dał, chociaż ja byłam odważna, ale dostałam takiej siły, że ja wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy do nieprzeskoczenia, dlatego, że ja Mu ufam i wierzę. I to, co dzisiaj On sprawił, to jest coś, co się ciągnie latami. Rozumiesz? Latami. Bardzo duża rzecz. Ja to opiszę niedługo, albo opowiem to, żebyście wiedzieli, ale jest to coś, co się ciągnęło latami i co zatruwało mi sens powiek. Dlatego, że nie mogłam do końca jakby rozwijać pewnych rzeczy, nie mogłam rozwijać siebie. I to jest niesamowite. Zobacz, jak ja jestem w ogóle spokojna. Jaka jestem spokojna teraz. Nie wiem, potem może wieczorem będę się cieszyć i to tak, że będę skakać, ale jestem tak spokojna i w środku radosna jednocześnie i mega, mega wdzięczna. Tamten rok był dla mnie bardzo trudnym rokiem, a szczególnie końcówka, gdzie właśnie załatwiałam sprawy, które ciążyły mi od lat. To były sprawy urzędowo-sądowe i będę na pewno o tym opowiadać. Także słuchajcie podcastów, bo dowiecie się rzeczy, które Bóg robi i które wydają się niemożliwe, ale On jest sprawiedliwy. I chciałam Ci też powiedzieć właśnie, że jeżeli Ty jesteś sprawiedliwy wobec Boga, Bóg szuka ludzi, którzy mają czyste serca, którzy potrafią przyjść, przeprosić, potrafią mieć pokorę. I On takich ludzi kocha. W ogóle wszystkich ludzi kocha, tylko nie kocha grzechu, który ludzie robią. Musisz o tym wiedzieć. I chciałabym Ci przeczytać jedną rzecz. Która... I tu jest fajnie napisane. Jest to w Nowym Testamencie w liście do Rzymian 3. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czy ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Uwaga, żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny. Każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Zobaczcie, tu są dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze to, że człowiek jest kłamliwy i każdy człowiek jest zmienny i każdy człowiek może kłamać. I większość ludzi kłamie, zakłamany świat. I w mojej książce Jak uzdrowić zranioną duszę dowiesz się, dlaczego nasze dusze płaczą
i są poranione. Dlaczego tak się dzieje? I czy to się dzieje może właśnie przez kłamstwo? Nie tylko te, które sobie mówisz, ale te, które dzieje się na świecie. I będę chciała Ci o tym powiedzieć. Zapisz się koniecznie w linku, tutaj masz, pod spodem albo na górze, w zależności gdzie to słuchasz. Te osoby dostaną przesyłkę gratis, dedykację i jeszcze inne rzeczy. Także serdecznie Cię zapraszam, żebyś to zrobił, że jesteś zainteresowany, zainteresowana. Czyli pierwsza rzecz, każdy zaś człowiek kłamliwy. Czyli zobacz, tak naprawdę każdy z nas grzeszy. I każdy z nas dzisiaj powiesz tak, jutro powiesz inaczej, powiesz, a ja mam to gdzieś. Ale Bóg jest sprawiedliwy w swoich słowach i odniósł zwycięstwo. Tak? I zobacz. Bóg musi się okazać, jest napisane, Bóg przecież musi okazać się prawdomówny. Prawdomówny, czyli to, co jest napisane w Biblii, jest prawdą i jest napisany taki też werset, że wszystko, co jest powiedziane, jest zapisane na wieki. Amen. Rozumiesz? Czyli jak masz jakieś błogosławieństwo, albo Bóg mówi, że tak jest, to znaczy, że tak jest. I jak będziesz się tego trzymać i będziesz wierzyć w to, że On jest taki i On działa na Twoją korzyść, to będą się działy w Twoim życiu cuda. Cuda, które Ci się nawet nie śnią. Naprawdę. Wow. To jest po prostu wow. I dalej jest tutaj. Abyś się okazał sprawiedliwy w swoich słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Zobaczcie. Jeżeli jesteś prawdomówny i działasz sprawiedliwie, to Bóg z pewnością pomoże Ci w sytuacji, kiedy będzie się coś działo w Twoim życiu. Kiedy będą na Ciebie gadać, kiedy będziesz miał jakąś sprawę, kiedy będą rzeczy, które się będą działy nieprzychylnie, a inni mogą sprawić, żeby Cię zniszczyć albo jakby podeptać, tak? Czyli wyszydzić Cię albo coś zrobić, ale Bóg w odpowiednim czasie, jest taki fragment, Ty bądź wierny Jemu, a On w odpowiednim czasie wywyższy Cię. Czyli pokaże swoją moc. Jeżeli Ty będziesz Mu wierny i jeżeli Ty będziesz prawdomówny w swoim sercu i będziesz działał na Jego zasadach. To jest tak niesamowite i tak cudowne, że chwała Mu za to, naprawdę. Naprawdę. Ja mam dzisiaj tak przepełnione serce wdzięcznością, że... że naprawdę. Kocham, po prostu kocham Boga. Kocham, oddam życie Jezusowi. Duch Święty mieszka we mnie, prowadzi mnie. I dokładnie powiem Ci teraz jedną rzecz. On, Duch Święty, powiedział mi w grudniu, że ja mam to zrobić. I ja nie zastanawiałam się nad tym. Ja po prostu posłuchałam, zrobiłam to. I dzisiaj mamy styczeń. Niecały miesiąc później. Miesiąc kawałkiem. I jestem wolna. Rozumiesz? Jestem wolna. To jest czat. Chciałabym poskakać teraz, ale mam taką radość wewnętrzną w sobie, nie muszę tego ukazywać. Ogólnie mam post do niedzieli. Także tak sobie pomyślałam, że dzisiaj gdzieś pójdziemy z moim synkiem, sobie coś zjemy. Ja sobie myślę, kurde, przecież mam post dopiero do niedzieli, a w niedzielę mam robić sushi. Więc mówię, nie, to już poczekam. Ale za to dzisiaj miałam cudowny masaż u pani Basi, więc zrelaksowałam się 2 godziny. I to jest po prostu coś. Chciałam Ci to powiedzieć, troszkę przedłużyłam, ale jestem pełna radości, miłości, wdzięczności. Tak jak widzisz, ja mówię o Bogu i prawie w każdym podcaście to podkreślam, dlatego że ja jestem chrześcijanką, wierzę w Niego, zmienia On życie i nie tylko rozwija mnie, ale zmienia moją duchowość, moje serce. I o tym będę mówić i tak samo pracuję z ludźmi, to nie tylko na poziomie rozwojowym, ale i duchowym pracuję. Znaczy w zależności od tego, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, bo nie zawsze ktoś musi wierzyć tak jak ja, ale jest to sfera, którą należy dotykać i warto ją dotykać, dlatego że duchowość jest z Tobą i będzie z Tobą do końca, na wieki. Ściskam Cię, mój drogi i moja droga, naprawdę z całego serca życzę Ci, żebyś szukał prawdy i żebyś szedł za głosem swojego serca. Tam jest to. Ten kawałek części, którą dostałeś, który Bóg Ci włożył. Twoje sumienie, Twoja wola, to jest właśnie to. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej! Oh, thank you!
Witam Cię, mój słuchaczu, moja słuchaczko. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na Twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie dość, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy prowadzić z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.